Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Ponownie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam. Przed chwilką zakończyła się uroczysta Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie, a z racji, że już się zbliża południe, tam zgromadzeni w Rzymie pielgrzymi na placu Świętego Piotra, a my przed telewizorami pragniemy uczestniczyć w modlitwie Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem. Już oczekujemy na Ojca Świętego. Synod biskupów nie tylko jest ważny dla Kościoła. Wiemy, że cały świat interesuje się sprawą synodu biskupów. Z racji, że sprawa rodziny dzisiaj to temat bardzo ważny. Rodzina dzisiaj przeżywa wielki kryzys. I oto Kościół pragnie wyjść naprzeciw wszelkim trudnościom, kryzysom, aby pomóc w rodzinie, aby przywrócić to piękno rodzinie, które miał zawsze Kościół, przypominał, wracając do początków. Drodzy siostry i bracia, dzień dobry. Przed chwilą w Bazylice Świętego Piotra zakończyła się Eucharystia, którą rozpoczęliśmy, 14. Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów. Ojcowie synodalni, pochodzący z wszystkich części świata, skupieni wokół następcy świętego Piotra przez 3 tygodnie, będą rozważać nad powołaniem i misją rodziny w Kościele i społeczeństwie, dokonując uważnego rozeznania duchowego i duszpasterskiego. Będziemy wpatrywać się w Jezusa, aby odnaleźć na podstawie Jego nauczania prawdę i miłosierdzia najbardziej odpowiednie sposoby właściwego zaangażowania Kościoła z rodzinami oraz dla rodzin, aby pierwotny plan Stwórcy wobec mężczyzny i kobiety mógł być realizowany w całym Jego pięknie i mocy w dzisiejszym świecie. Liturgia tej niedzieli na nowo proponuje właśnie ten podstawowy tekst z Księgi Rodzaju na temat komplementarności i wzajemności pomiędzy mężczyzną i kobietą. Dlatego mówi Biblia, mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę i łączy się ze swoją żoną i oboje stają się jednym ciałem. To znaczy jednym życiem, jednym istnieniem. W tej jedności małżonkowie przekazują życie nowym istotom ludzkim, stają się rodzicami, uczestniczą w stwórczej mocy samego Boga. Ale uwaga, Bóg jest miłością i uczestniczy się w Jego dziele, kiedy się kocha z Nim i tak jak On. Tak jak mówi święty Paweł, miłość została rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. I to jest również miłość, która jest podarowana małżonkom w sakramencie małżeństwa. Jest to miłość, która ożywia ich więź, gdy przeżywają radości i smutki, chwile spokojne i trudne. Jest to miłość,
która wzbudza w nich pragnienie poczęcia dzieci, oczekiwania na nie, przyjęcia ich, troski o ich rozwój i o ich wychowanie. Jest to ta sama miłość, jaką w dzisiejszej Ewangelii Jezus okazuje dzieciom. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Dzisiaj prośmy Pana, aby wszyscy rodzice i wychowawcy świata, ale całe społeczeństwo stawali się narzędziami takiego przyjmowania dzieci i takiej miłości do nich, z jaką Jezus obejmuje tych najmniejszych. On patrzy w ich serca z czułością i troską Ojca i matki równocześnie. Myślę teraz o tak wielu dzieciach głodnych, opuszczonych, wykorzystanych, zmuszanych do wojny, porzuconych. To bolesne patrzeć na dzieci nieszczęśliwe, zagubionym spojrzeniem, uciekające przed biedą i konfliktami, które pukają do naszych drzwi i do naszych serc, prosząc, błagając o pomoc. Niech Pan pomoże nam nie być społeczeństwem twierdzą, ale społeczeństwem rodziną. Społeczeństwem zdolnym przyjmować z odpowiednimi zasadami, ale przyjmować zawsze, zawsze z miłością. Zachęcam Was, proszę Was, abyście modlitwą wspierali pracę synodu, aby Duch Święty uczynił ojców synodalnych całkowicie uległymi na Jego natchnienia. Wzywajmy macierzyńskiego wstawiennictwa Maryi Panny, jednocząc się duchowo z tymi, którzy w tej chwili w sanktuarium w Pompejach odmawiają suplikę do Matki Bożej Różańcowej. Angelus Domini nuntiavi Pański zwiastował Pannie Maryi. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut dignificiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis Requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domine. Qui fece caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater,
et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, drodzy bracia i siostry, ieri, wczoraj, a Santander, w Santander, w Hiszpanii, sono stati proclamati zostali ogłoszeni błogosławionymi Heredia, e 17 ojciec Pio Heredia i 17 towarzyszy i towarzyszek cystersów cysterek ścisłej obserwancji, uccisi per la loro fede, zamordowani durante la guerra civile z racji wiary, e la persecuzione motywów wiary w czasie wojny cywilnej hiszpańskiej i prześladowania religijnego w latach 30. ubiegłego wieku. Uwielbiajmy Pana za tych odważnych świadków i za ich stawiennictwo. Prośmy, aby uwolnili świat od plagi wojny. Desidero rivolgere una preghiera al Signore per le vittime della frana che ha travolto un intero villaggio in Guatemala. Proszę come o modlitwę per quelle delle alluvioni avvenute za tych, co in Francia, zginęli sulla costa w Guatemali Azzurra. I też we Francji popolazione z powodu ulewnych deszczów. Anche jesteśmy con la solidarni solidarietà concreta. Z tymi, którzy cierpią tę tragedię. Ringrazio dziękuję tutti voi, Wam wszystkim, którzy przybyliście Roma, tak licznie z Rzymu, z Włoch i z wielu części świata. Pozdrawiam wiernych z archidiecezji Paderborn z Niemiec. Pozdrawiam tych z Porto, z Portugalii i grupę Kolegium Mekitarista z Rzymu. We wspomnienie świętego Franciszka z Asyżu, patrono dell'Italia, jest patronem Włoch. Saluto pozdrawiam con particolare affetto i szczególnie serdecznie pielgrzymów włoskich, in particolare, a w szczególności tych, którzy przybyli Reggio Calabria, z Reggio Calabria, z Bollate, Mozzanica, z Mozzanica, Castano Primo, Nule e Parabita. Saluto pozdrawiam i ragazzi di Belvedere, di Spinello, dzieci młodzież z Belvedere i Spinello e l'Associazione dei diritti dei pedoni di Roma e del Lazio i Stowarzyszenie Praw Pieszych z Rzymu i z Lazio. A wszystkim życzę pięknej niedzieli favore, i proszę non dimenticatevi nie zapominajcie modlić się za mnie. Dobrego obiadu i do zobaczenia. Ojciec Święty uśmiechnięty, widząc entuzjastyczny tłum pielgrzymów zebrany na placu Świętego Piotra. Dzisiaj szczególnie licznie przybyły. Jak wiemy, na rozpoczęcie synodu przybyło wiele rodzin na modlitwę. Ale oczywiście szczególnie wielu przybyło samych Włoch. Widzimy w tej chwili, jak bardzo zapełniony jest plac Świętego Piotra w Rzymie. A my pragniemy sobie podziękować za to trwanie z Ojcem Świętym na modlitwie Anioł Pański. Przed nami całe popołudnie, pragniemy przeżyć je bardzo serdecznie w gronie rodzinnym. Nie zapominajmy, że to szczególny moment, rozpoczęcie synodu poświęconego rodzinie.
Jest to okazja może, by uczynić też w naszych rodzinach wielkie święto rodziny. Chcemy naszą modlitwą w naszych rodzinach wspierać Ojca Świętego i wszystkich ojców synodalnych, którzy przez okres 3 tygodni będą obradować w Rzymie. Niech Duch Święty ich prowadzi, a nasza modlitwa niech im towarzyszy. Bardzo dziękuję, życzę radosnego, pięknego, niedzielnego, październikowego popołudnia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.